Welcome to Dead Knight Cinema. Tonight, The Last House on the Left z 1972 roku. Ja mieszkam w przedostatnim domu po prawej. O Jezus. Ja mieszkam w przed ostatnim budynkiem, po której stronie zależności, po której stronie chodzisz. No tak, ale po tej ulicy, po której chodzą bohaterowie filmu Wesa Cravena, lepiej nie chodzić. Nie. To nie jest lekki film, zaczęliśmy lekko, ale to jest bardzo ciężki film. Chyba najcięższy, jaki w ogóle będziemy w stanie wam pokazać w Dead Knight Cinema. Myślę, że trzeba się uzbroić tutaj w... Właściwie nawet nie wiem w co. Nie wiem w co się uzbroić, żeby podejść do tego filmu, ale jak go oglądałem po raz pierwszy, to był dla mnie dosyć duży szok. I jak czytacie o tych różnych relacjach, jak ludzie wychodzili z kina i mdleli, czy wymiotowali, co się powtarza przy wielu, wielu różnych horrorach, chociażby przy Egzorcyście, to często ciężko jest to uwierzyć, ale przy ostatnim domu po lewej nie miałem wątpliwości, że takie reakcje mogły być naprawdę. Trzeba od razu powiedzieć, że to zdecydowanie nie jest film dla wszystkich. Nawet sam blurb, nazwijmy to, albo napis na plakacie i podczas zwiastunów, to jest "To avoid fainting, keep repeating, it's only a movie, it's only a movie, it's only a movie." Aczkolwiek oni na samym początku filmu mówią, to jest oparte na prawdziwej historii, więc tak, zdecydujmy się. Obawiam się, że takie rzeczy absolutnie mogły się dziać, dzieją się. Mam nadzieję, że nie do takiego stopnia, ale to nie jest film dla wszystkich i tyle. I to trzeba od razu podkreślić. Czy jesteś chory, jeśli ci się podoba ten film? Nie. Czy jesteś normalny, jeśli ci się nie podoba ten film? Prawdopodobnie tak, ale to jest bardzo ważny amerykański film z wielu powodów. Przede wszystkim debiut Wesa Cravena i jeszcze Sean S. Cunningham jako producent. Bardzo ważne osobowości w kinie grozy amerykańskiej. Wes Craven chyba... No nie chcę niczego ujmować Johnowi Carpenterowi, ale wydaje mi się, że Wes Craven to jest najbardziej światły umysł w horrorze, bo nie dość, że stworzył bardzo nietypową postać, czyli Freddy'ego Kruegera, to później jeszcze bardzo ciekawie go zdemontował w nowym koszmarze Wesa Cravena, czyli nakręcił film w filmie. A później jeszcze wszystkie te klisze właściwie, które sam stworzył też, ale czasami też powielał, rozbroił i rozłożył na czynniki pierwsze w Krzyku. Więc dla mnie to jest bardzo nietypowy umysł. Człowiek, który doskonale wiedział, jak horror działa i doskonale potrafił się z tym bawić, więc kiedy teraz pojawiają się te wszystkie filmy, gdzie macie nawiązania do innych horrorów, gdzie coś jest z przymrużeniem oka, to Wes Craven dla mnie był prekursorem takiego podejścia, a Sean Cunningham to z kolei jest reżyser pierwszej części Piątku 13, która powstała 8 lat później. Też filmu przełomowego, chociaż na pewno z zupełnie innych powodów, ale przełomowego, jeżeli chodzi o slasher. The Last House on the Left to jest bardzo, powiedziałem, ważny film. I chyba dlatego, że no, wyszedł w 70-tych latach, gdzie kino niezależne i niskobudżetowe naprawdę zaczynało robić szokujące rzeczy, odważne rzeczy, exploitation movies w zasadzie. I tego nie było wcześniej, tego nie było w latach 60. Stany Zjednoczone w latach 70. były absolutnie rozdwojone przez wojnę w Wietnamie i coraz bardziej mocno było to zauważalne w kinie, gdzie coraz brutalniejsze, coraz bardziej niepokojące filmy wychodziły i cały ten format niskobudżetowy albo niezależny film właściwie to może i trochę istniał, ale to dopiero lata 70. pokazywały, że można za relatywnie małe pieniądze dużo zarobić i że jest rynek na no, taki extreme movies, na video nasties, nazwijmy to, o których już rozmawialiśmy wcześniej w innych odcinkach. Niemniej jednak to jest bardzo nierówny film, ponieważ nie ma takiego stałego tonu. Ponieważ my bardzo lubimy kontrasty, czyli na przykład horror pomieszany z komedią, to jednak to dobrze działa. Ale stricte taki horror, gdzie cały czas jest napięcie, też jest dobre. Niestety w The Last House on the Left mamy bardzo, bardzo niepokojące sceny, bardzo straszne sceny, graficzne sceny. I nagle znikąd pojawia się comic relief, który jest absolutnie nie na miejscu.
jest dziwne, jest jakby, nie wiem, to jest zupełnie tak, jakby ktoś miał naprawdę chore poczucie humoru, ale naprawdę złe poczucie humoru i wstawił pełno takich dziwnych, nie na miejscu, komicznych niby scen, żeby rozładować atmosferę, a w zasadzie to jeszcze potęguje ten niepokój, ale to na pewno nie jest pożądany efekt. To jest dziwny film. Na pewno Craven chciał zrobić jeszcze inny film, bo pierwotny zamysł był taki, żeby zrobić film z bardzo szczegółowo pokazaną przemocą, co miało być odpowiedzią na to, że przemoc jest w kinie romantyzowana. Odpowiedź na westerny, czy właśnie filmy o wojnie w Wietnamie, gdzie ci bohaterscy amerykańscy żołnierze zabijali lokalnych wojowników tylko dlatego, żeby pokazać, jak to wujek Sam jest najpotężniejszy na świecie. I Craven na przykład swoje jego czasu wyszedł z pokazu filmu Rezerwowe psy, czyli debiutu Quentina Tarantino. I Tarantino później się o tym wypowiadał, że nie może wręcz w to uwierzyć, że reżyser Ostatniego domu po lewej wyszedł z jego filmu. A Craven odpowiedział na to właśnie, że jego film dotyczy zła i grozy przemocy, ale nie gloryfikuje ich, co według niego robiły Rezerwowe psy. Więc Craven miał za tym całą osobną ideologię i w ogóle pierwotnie to miał być taki hardkorowy film porno. I do tego się zgodzili wszyscy aktorzy obecni na planie, zresztą niektórzy z nich już wcześniej mieli doświadczenie z filmami porno, z tym, że gdzieś w trakcie Craven wyczuł, że to jest coś więcej i bardzo mocno zabiegał o to, żeby nie było kategorii X, tylko żeby była kategoria R i żeby dzięki temu więcej osób mogło zobaczyć ten film w kinach. No i rzeczywiście miał nosa, bo budżet wynosił 87 tysięcy dolarów, a film zarobił 3 miliony dolarów, więc to jest ogromny sukces, jak na film, który był kręcony właściwie z partyzanta. Ekipa nagle gdzieś wpadała do lasu, robili kilka scen i zanim policja przyjechała, żeby ich zgarnąć, to ich już nie było i kręcili gdzie indziej. Z tym, że też no niecała obsada dobrze odbiera ten film. Niektórzy wręcz po latach żałują, że w nim wystąpili, jak chociażby Fred Lincoln, wcześniej aktor filmów porno. On twierdzi teraz, że to jest jedyny film w całej jego karierze, w którym by jednak nie chciał wystąpić. Z kolei David Hess, czyli kolejny z napastników, tworzył taką trochę fikcyjną historię o tym, że cała obsada bardzo się zżyła na planie, ale to chyba nie może być prawdą, bo z kolei Sandra Peabody bardzo źle to znosiła. Zresztą Hess stosował metodę Stanisławskiego, czyli method acting, czyli po prostu bardzo się wczuwał w swoją postać i straszył ich wszystkich po nocach i Sandra Peabody myślała, że on naprawdę jest kryminalistą i bała się o swoje życie i po dziś dzień nie rozmawia w ogóle o tym filmie. To jest taki film i myślę, że każda osoba, która uważa siebie za film buff, czy po prostu miłośnika kina, szczególnie niezależnego, albo już zna ten film, albo powinien znać, bo przekroczyli pewne bariery, które do tej pory w kinie rated R chyba nie były jeszcze przekroczone. To nie znaczy, żeby kręcić filmy tylko po to, żeby szokować, bo tutaj jednak jest przekaz pewien, chociaż trochę kuleje, ale jest przekaz, że przemoc jest zła. To nie jest łatwy film, ale jeśli przebrniecie przez ten film, to chcę powiedzieć, że nie będziecie tego żałować, ale nie mogę tego obiecać. Przez jakiś czas myślę, że nawet Cunningham i Craven żałowali, bo oni się narazili na bardzo poważny ostracyzm w środowisku filmowym. Cunningham nawet wspominał, że kiedy w towarzystwie ktoś się dowiadywał, że to on był producentem Ostatniego domu po lewej, to ludzie wstawali od stołu i nie chcieli z nim siedzieć. Ale to jest chyba ważne też to, co powiedziałeś, że ten film nie jest takim ukazaniem tylko przemocy jako rozrywki, bo jeżeli na przykład zdarzyło się, że widzieliście już kiedyś Ostatni dom po lewej z 2009 roku, czyli remake, to możecie mieć bardzo błędne wyobrażenie, bo to jest film typu Hostel, to jest jeden z tych wielu filmów, typu na przykład serbski film, gdzie po prostu obrzydliwymi scenami próbuje się jak najbardziej zszokować widza i to ma właściwie wymiar tylko i wyłącznie wizualny, po prostu pokazać coś obrzydliwego. A w Ostatnim domu po lewej Cravena jest ten wymiar psychologiczny i to działa z jednej strony dużo mocniej, ale z drugiej strony nie jest może tak efektowne i właśnie to jest siła tego filmu, że to jest coś, co naprawdę wygląda, jakby mogło się zdarzyć w świecie rzeczywistym i przez to ten terror jest jeszcze mocniejszy. Jak co odcinek chcę powiedzieć? Enjoy. Enjoy. Ale no chyba nie. To jest nie na miejscu, więc polecamy, ale nie wszystkim.